Witam Państwa, jestem tutaj z Adamem i Weroniką, szefami 26. Festiwalu Teatralnego, który właśnie niestety się zakończył i chciałem Wam zadać kilka pytań. Po pierwsze, jaki był 26. festiwal? Był zajebisty. Był najlepszy. No dobrze, więc może tak, jaki moment wspominacie najlepiej, tak najcieplej? Weronikę? Że to ciężko mi powiedzieć chyba, który moment wspominam najcieplej, bo tych momentów było bardzo dużo, tak naprawdę całość momentów tych wszystkich dni, które przeżyliśmy, kumuluje się i daje taką atmosferę, której my nigdy nie pewnie nie zapomnimy. Gala to było takie podsumowanie chyba i później nasze spotkanie już też wspólne było czuć tę atmosferę. Z czego jesteście najbardziej dumni? Ja jestem najbardziej dumny z tego, że wszystkim się podobało. Nie słyszałem ani jednego negatywnego głosu tak naprawdę. Wszyscy mówią, że było super, są zadowoleni. Chyba, że absolwenci, ale absolwenci zawsze narzekają. Nawet oni są zadowoleni po tym, jak zniszczyli nam kanciapę, więc wszyscy są szczęśliwi. Jestem bardzo dumna ze wszystkich sekcyjnych tutaj przede wszystkim, bo oni podołali w tym roku i organizacja była świetna. Dużo nas było w tym roku. Dużo was było. Było was 99 osób, plus profesor Kuran, więc w sumie setka. Ale byliśmy tak zorganizowani, że każdy wiedział, co miał robić. A jak teraz wasze wrażenia? Już jak scena jest zmontowana? To no pusto. Pusto i smutno chyba. Ale wiesz, patrzę teraz na przyszłych szefów i taka nadzieja kiełkuje, że jednak to będzie przedłużeniem tego wszystkiego. Dadzą radę i przejmą inicjatywę. Zwłaszcza Furman będzie przedłużeniem. A ogólnie rozumiem, że jesteście zadowoleni ze swoich następców. Tak, myślę, że no, mam nadzieję, że dadzą radę. No, trzymam za nich kciuki i mam nadzieję, że ta organizacja, która była w tym roku i to, że każda sekcja wiedziała, co ma robić, ułatwi im też pracę przyszłą. Może jeszcze powiedzieć, jakie były relacje między wami albo między wami a szefami sekcji? Czy były jakieś zgrzyty, czy wszystko było gładko? Adam? Ja się czułem tu ze wszystkimi jak jedna wielka rodzina tak naprawdę. To wszystko, jak trzeba było coś zrobić, to my jak tacy dziadkowie albo rodzice mówiliśmy co, służyliśmy radą, ale też na odwrót, jak my nie wiedzieliśmy jak coś zrobić, to oni nam, jak takie młodsze pokolenie, mówiło, że może jednak byśmy to zrobili. Wszystko działało jak w zegarku tak naprawdę, to nie było jakichś większych zgrzytów, wszystko było tak jak powinno być. Cóż, no szkoda, że się kończy. No. No i dziękuję Wam za wywiad i za cały festiwal.